Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Strzelmy sobie w kolano. Ostatnio miałem okazję pokazać japońskiego tygrysa, dzisiaj świetna okazja na zaprezentowanie chińskiego Meda Premium T34-3. Otóż, tak jak w wypadku japońskiego tygrysa, tak tutaj będziemy mogli powiedzieć tylko o atutach tego pojazdu, no bo wad on praktycznie nie ma. Jak popatrzymy sobie na te hapeki, to już widzimy, że jest to twardziel, który może przyjąć na klatę niesamowicie dużo pocisków. No, a w bitwie powiem troszeczkę więcej, bo tamten pojazd dopiero pokazuje pazura. Święte Doliny i ósme tiery. No, tutaj kłania się pierwszy atut. Otóż tego meda może wylosować maksymalnie na dziewiątki. I tak jak japońskiego tygrysa losuje nawet dwa tier wyżej, tak tego. Nie, tylko tier wyżej może wylosować. I to jest poważna zaleta, moi drodzy. Jedna z najważniejszych, ale nie jedyna. Tak jak mówiłem, dużo HP, 1300. No, faktycznie niektóre ósemki mają trochę więcej, ale. Niektóre siódemki mają trochę więcej, niektóre szóstki mają trochę więcej. Ale nie przejmujmy się tym, nie przejmujmy się, to nie jest nic specjalnego. Tak jak widzieliście, pancerz 90 z przodu, ale powiedzmy sobie szczerze, tak tylko jest napisane. Mamy tutaj taki kąt, że górna płyta odbija nawet pociski 10 tierów, mimo że pojazd z nimi nie walczy. No, te pociski 10 tierów to głównie to są hajki, ale pominijmy tą kwestię. Jeżeli chodzi o mój pomysł, to już widzę, że mamy tyle możliwości. O, działko, zobaczcie jak szybko przeładowuje, 11 sekund. A to przecież to 22. Tak jak widzimy, uszkodzenia 390, 175 przebicia. Tyle nie mają niektóre dziewiątki, co dopiero ten pojazd. Oczywiście stokowe dziewiątki. No i tak jak widzimy, ja tutaj sobie jadę. Oczywiście czołg oferuje możliwość jazdy do przodu, tak jak japoński pojazd. Ale no to już jest. O, tutaj lag był, dlatego pudło, wybaczcie. UPC, no UPC, wina UPC. Jeżeli będą występować jakieś takie, wiecie, wyraźne sytuacje, gdzie jest wada tego czołgu, to nie komentujcie tego, bo możliwe, że w takim wypadku dostanę bana od Wargamingu. Znowu mi zaoferowali całkiem niezłą kwotę za przedstawienie tego pojazdu. Kilkucyfrową, jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy. Ja się nie wstydzę, mówiąc o zarobkach. Zarobkach. O zarobkach, kurna. Oh my god, dobra. Już mamy damage. 393. Wydaje mi się, że nie będzie nawet potrzeby wyciągania tej bitwy. Tak dobrze nam idzie. Strzelają. Mam tutaj piękną załogę trzyperkową, także. Widzicie ten pojazd w pełnej okazałości. Ale powiedzmy sobie szczerze, z jednym perkiem jest nawet lepiej. Wtedy dopiero czujemy się pewnie. Z trzema to już tak na lajcie jedziemy do przodu i mordujemy wroga. Dobra, tutaj Centurion. O! Ups! O! Nie do końca tak to miało wyjść, ale powiedzmy sobie szczerze, przeładowanie 20 sekund jak na czołg średni to nie jest nic strasznego. Znośne. Do zaakceptowania. Jak najbardziej. Więc ładujemy w tym momencie 22 sekundy. Ale pamiętajmy, dalej mamy atut w postaci szybkiego działa. Zobaczymy sobie prototypa. Uuu, jaki damage. 377. Oczywiście losuje. Niszczy uszkodzenia, bo dział jest uszkodzone. Znaczy nie jest uszkodzone, ale można powiedzieć, że uszkodzony magazyn to jedno i to samo. Ale zazwyczaj są uszkodzenia powyżej średniej. Nie wiem, czy mówiłem coś o mobilności, ale zobaczcie, jak ten czołg przyspiesza. Od razu widać, że no, Wargaming, projektując ten czołg, bo to jest oczywiście autorski pomysł firmy Wargaming. Taki czołg nie istniał w rzeczywistości, bo. No, czołgi, które istnieją w rzeczywistości, są słabe. No, mam podać przykład. No to słuchajcie, mamy czołg. Tiger 1 na przykład. No, siódmy poziom, prawda? No, on istniał.
No i jest beznadziejny w locie, tak? No bo to jest czołg, który istniał. Wszystkie prototypy są dobre, o. Dobra. Zobaczcie to, 383 damage'a. Super Pershing nawet nie wie, co się stało. I przeładowanie tylko 22 sekundy, do zaakceptowania jak najbardziej. Jaki jest... No może nie minus, ale jaka jest sprawa z tym czołgiem? Słuchajcie, no musicie włożyć trochę więcej kasy, bo dużo osób z was kupiło japońskiego Tygrysa. Naprawdę sporo. Praktycznie stać mnie na nowe auto już. Ale... A pamiętajcie, że ja dostawałem tylko część tej kasy. Teraz będzie lepiej, bo czołg jest trochę droższy, ale ja wiem, że macie trochę kasy zagospodarowanej tam w portfelach, w waszych świnkach. Rozbijcie te świnki i kupcie T4 Mk 3. Tam jest cena z kilkadziesiąt euro tylko, słuchajcie. To zestawię z Goldem od razu, żeby mieć tam na premkę. W ogóle ten czołg zarabia świetnie jako premka. O tym nie powiedziałem jeszcze, ale naprawdę jako premka zarabia wyśmienicie. O, zobaczcie, is. O, i zatrafienie z zero, no bo to był lag, był. Zielona kropka. Jak jest zielona, to jest lag, a jak jest czerwona, to nie ma lag. Ja mam odwrotnie. Ekran się zablokował, bo. Chwila, tutaj ekran się zablokował. Spokojnie, to jest wszystko zgodnie z planem. Dobrze. To ja muszę naprawić kamerkę teraz. To tak właśnie mówiłem o tym czołgu, tyle dobrych rzeczy i kamerka padła. Dajcie chwilę. To jest kabel od kamerki. Ja to odłączę na chwilę. Tylko to się nie chce odłączyć. Chwila. Okej, już naprawiam. Moment. No mówię, to takie chwilowe problemy są czasami. Już powinno zaraz być dobrze. Chwila. Okej, jest. Wróciłem. Już naprawiłem. Słuchajcie. No musiałem naprawić kamerkę. No właśnie zbieram też na kamerkę nową, bo... Widzicie, jak to jest, no. Dobra. Także, tak jak mówiłem, czołg zarabia świetnie, można szkolić załogę, nie trzeba nawet jej przeszkalać. Kurde, no sama tutaj czołgu. No i cena jest bardzo atrakcyjna. Został ostatni czołg, AMX-M4. Tutaj wjadę pod górkę. Oj, coś. Za stroma górka, no. Nie, nawet tutaj wjedzie. Zobaczcie, ten czołg wjedzie na każdą górę. Nawet na takie wyższe szczyty. No, słuchajcie, no, byłem w Zakopanem i tam właśnie tym czołgiem spinałem się pod górkę, no i dałem radę. Ja mam tylko jedyny taki model, dostałem od Wargamingu. Sprzedają go masowo, tylko że tutaj cena już jest kilkadziesiąt tysięcy euro, no ale to tam może kogoś z was stać. Dobra, AMX-M4. Zobaczcie. Strzelam goldem, bo gold jest tutaj wyjątkowo tani. O, piękny strzał, 265 uszkodzeń. Tak jak mówiłem, dział jest przepotężny. No i dobra. Teraz już tylko wynik. Zobaczcie sobie ten zarobek. Tylko pamiętajcie o tym, że u mnie ucięło jedno zero zawsze. Na końcu jest jeszcze jedno zero, także nie. To nie jest 37 tysięcy, tylko 370 tysięcy. Tutaj po prostu jakiś błąd jest, mam... To przez mody, to przez mody. No. I jest jeszcze jeden plus. Jeżeli jesteście w znanym klanie, nie chcę tutaj podawać przykładów, bo mogą mnie jeszcze ci gracze właśnie teraz wyśmiać. Jeżeli jesteście w lepszym klanie, to możecie dostać jakiś bonus do zarobków, do expa. O, ja dostałem za prowadzenie pojazdu klasy premium w klanie Fame 133 expa dodatkowo. Ale to jest fejmie. W większości klanów jest tam 100 expa, ale to spokojnie, to nic specjalnego. No i co? Wysoka skuteczność działa. Dużo można podświetlać. Świetny spotter. 380 metrów zasięg widzenia. No i... Kupujcie, kupujcie. No kilkadziesiąt euro tylko teraz taka oferta. Chyba już wyczerpałem. Limit. Powiedziałem wszystko, co chciałem, także nie będę przedłużał. Życzę udanych zakupów w sklepie Wargaming. Do usłyszenia.